Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallax. Słuchajcie, moi drodzy, bardzo krótki news. Tym razem chcę Was zaprosić do Hincula. Hincul tutaj dostał coś niezwykłego. Jeżeli jesteście graczami konsolowymi, to bardzo możliwe, że uda Wam się u niego wygrać fajne nagrody. Otóż kolega sympatyczny dostał od Wargamingu kody oraz złoto o równowartości ponad 10 tysięcy złotych, także kurczę, jest nieźle. Podobno samych czołgów premium dostał ponad 70, są to czołgi ósmego poziomu, pewnie mniejsze też, ale jest tego bardzo dużo, ma pół roku na rozdanie tego, więc jeżeli gracie na konsoli, to naprawdę warto zwracać uwagę na to, co się dzieje u niego na kanale, Ponieważ po prostu będziecie mieli okazję to wygrać, jeszcze z tego co tam oglądałem, tutaj podlinkuję Wam ten filmik. Więc możecie sobie wejść i dokładnie dowiedzieć się o co chodzi. Jeszcze czołgów więcej ma dostać, ogólnie, tam jakieś 30 miesięcy premium, <laughs> różne cuda nie widy. Także, no, zapraszam, po prostu zapraszam, zachęcam. Po co wydawać kasę, jak można wygrać? Chincu będzie pewnie jakieś tam konkursiki organizował i Wam to wszystko rozda. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć: to 1-4 u Domina coś takiego się pojawiło wczesne pobranie. No i cóż, nadchodzą kołowce na serwerze rosyjskim. Prawdopodobnie mamy tutaj 5 lutego, czyli to akurat w dzień moje, <gryw> kiedy ruszam na wyprawę. Kurka, myślałem, że sobie kołowcem jeszcze zagram w WOTA, ale jednak nie zagram. Kurczę jednak nie zagram. No tą siódmeczką chciałbym sobie pyknąć na normalnym serwerze, a nie tam. Na tamtym, Co można jeszcze powiedzieć? No. Na serwery pozostałe 6-7. Aha, dobra, no czyli 5 to jest tylko na RU w takim razie. 6 7 u nas. No i wiadomo, co wejdzie, już to wam omawiałem. Jeszcze miałem filmy wrzucić z ósemki. Nie, ósemkę chyba wrzucałem, dziewiątki i dziesiątki, no ale coś czuję, że może już nie zdążę, bo teraz jak wiecie, ostatnie dni to tylko wieczorkiem sobie pozwolę na jakiś tam streamik, a tak to urwanie głowy, sprzątanie, kurczę, załatwianie wszystkiego, dopinanie na ostatni guzik. No, z tego co pograłem, to nie zrobiła na mnie wrażenia niestety szóstka. Pf, nie wątpię, że są wśród was osoby, które będą wymiatały takim pojazdem, ale jakoś ten pojazd, który szczerze mówiąc na pierwszy rzut oka nie wydawał mi się zbyt ciekawy, ten naprawdę jest warty uwagi, ma bardzo dużą penetrację na haeku, siódmy poziom, więc czasami go tam wrzuci nawet na szóstki pewnie, no... Najbardziej mi się on spodobał, to samo jeżeli macie konfrontację tego pojazdu z innym lekkim czołgiem albo na przykład innym kołowcem, to daje, daje radę, naprawdę daje radę. Później mamy Lynx, no ten pojazd szczerze mówiąc aż tak bardzo nie przypadł mi do gustu tylko z jednego powodu, ma bardzo, ale to bardzo papierowy pancerz. No, kurczę, wystarczy dmuchnięcie naprawdę, żeby on przeniósł się do krainy wiecznych łowów. Później mamy tego, ten to już jest rasowiec. Właściwie to oprócz zabaw, to chyba nim nie grałem. I tutaj mamy jeszcze dziesiątkę. No, te dwa wypadałoby ograć, ale wydaje mi się, że już nie mam czasu. Jedynie zrobimy sobie... Jeszcze ze 2-3 streamy, w tym. No, chciałbym, może nie wiem, Tortoise'em ostatni. <laughs> zobaczymy. Zobaczymy co. Ogólnie nie dajcie się zwariować. Żadnego końca wota nie będzie, bo wchodzi 5 pojazdów. Mam nadzieję, że nikt z Was nie łyknął tych głośnych tytułów, które się pojawiają w internecie, typu koniec wota, koniec czegoś tam. No, no nie, no po prostu, jeżeli. Koniec wota był kiedyś już przewidywany, jak miały wejść magazynkowce. Dzisiaj magazynkowców jest mnóstwo w wocie. Końca, nie ma tej gry, więc sześć takich pojazdów, tak? Sześć? Nie. Raz, dwa, mamy sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No kurczę, no to pięć pojazdów, plus tam jakiś. Jest jeszcze ten malutki. No to co one mogą w wocie zmienić? No nic nie zmienią, tak naprawdę. Po pierwszym tygodniu już się przerzedzi, bo na początku wiadomo, że każdy będzie chciał sobie zagrać. To pewnie będą bitwy, tak jak TKS wyszedł, że było po 10 TKS-ów z każdej strony, prawda? Ale w te kołowce ludzie nauczą się do nich strzelać z odpowiednim wyprzedzeniem, bo one są po prostu szybkie i często pociski za nimi po prostu lecą. Także w haek plus rąbnięcie w takiego oto fircyka i, i naprawdę bardzo efektownie się wywracają o tyle mogę powiedzieć dobra słuchajcie żadnych więcej newsów już nie mam oprócz tego i chciałbym kolejny raz powtórzyć moi drodzy proszę nie wysyłajcie mi na maila już żadnych powtórek Prosiłem to w poprzednim materiale, widzę, że te powtórki ciągle przychodzą, więc prawdopodobnie w każdym filmie z wota do wyprawy będę powtarzał, bo naprawdę no tylko zapychacie mi skrzynkę. Ja już tego nie wykorzystam. I jeszcze część z was przysyła nie linki do VOD tylko pliki z powtórkami. No to wyobraźcie sobie jak przyjdzie, nie wiem. Wystarczy 20 dziennie, prawda? Razy 100 dni. No to już widzicie, ile jest, kurczę. Ja to wszystko waży Ja już zresztą i tak ze względu na te powtórki wykupiłem tam w Google dysku ileś 100 giga chyba? No, no i tam już zapełniliście. I teraz nie wiem, jak to wszystko usunąć, ponieważ mam 70 giga ty, tego wszystkiego, tych, tych powtórek, plików, ale wśród nich są ważne rzeczy. Nie mam pojęcia, jak to wszystko tam. Usuwać, czy jest jakaś komenda. Może ktoś z Was wie, jak wyselekcjonować to, żeby usunęło mi tylko i wyłącznie z Gmaila pliki, gdzie w załączniku jest powtórka Złota, ale nie pliki, nie maile z wszystkimi załącznikami, bo tam mam też ważne rzeczy, tylko właśnie, żeby można było, nie wiem, rozszerzenie wpisać gdzieś jakaś komenda. no, Kiedyś, kiedyś to by się coś takiego wymyśliło. Teraz to już jestem zielony. Dobra. To tyle, moi drodzy, żegnam się z Wami, do usłyszenia.